jaki zasięg ma wiatrówka. Jeśli chcesz kupić swoją pierwszą wiatrówkę i widzisz na portalach aukcyjnych takie opisy jak 300 metrów, 400 metrów, a często piszą nawet 500 metrów zasięgu, to trzymaj się od takich ofert z daleka. Mówiąc o zasięgu wiatrówki, mówimy i myślimy tylko i wyłącznie o zasięgu skutecznym, czyli takim, na jakim jesteśmy w stanie cokolwiek trafić i nie może być to na przykład cel wielkości stodoły. Zasięg skuteczny wiatrówki w limicie do 17 dżuli może wynieść nawet 150 metrów, ale to wszystko pod warunkiem, że strzelamy naprawdę z dobrej jakości wiatrówki. Najlepiej PCP, takie jakby choćby ta Optima by Hudson Model Factor. Z takiej wiatrówki jesteśmy w stanie trafić cele wielkości puszki, mniej więcej takie, nawet ze 150 metrów. Ze średniej jakości wiatrówki sprężynowej, takiej na przykład jak ta, jesteśmy w stanie trafić ten sam cel, czyli puszkę, z około 70 do 90 metrów, pod warunkiem, że wtedy nie wieje wiatr, ponieważ wiatr potrafi bardzo mocno znieść śród. Zasięg wiatrówki jest oczywiście istotnym parametrem, ale pod warunkiem, że idzie w parze z celnym strzelaniem.